Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na rozpakowanie bardzo ciekawego głośnika od firmy Braven. Głośnik ten między innymi jest wodoodporny, bardzo solidnie wykonany, wstępnie go już przetestowałem, natomiast teraz zobaczycie takie oficjalne rozpakowanie. Dowiecie się po prostu o nim dużo szczegółów, a cenę sprawdzicie w opisie filmu. Tak wygląda opakowanie z głośniczkiem, więc zabieramy się za rozpakowanie. No dobrze, przed nami jeden z najciekawszych głośników, jakie miałem w testach ostatnio. Naprawdę zapowiada się super. Jak już miałem okazję wyjąć i troszeczkę przetestować, natomiast teraz zobaczycie go sobie dokładnie. Tak więc to jest nowość i on też troszeczkę kosztuje. Aktualne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu, ponieważ nie pamiętam, czy to było 590, 690 zł, coś koło tego. Tak więc sprawdzajcie linki w opisie filmu, tam są aktualne ceny. Co widzimy na froncie? Sam głośnik. Obrazek wygląda efektownie, natomiast nie umywa się do właściwej rzeczy, która jest w środku. Wodoodporność IPX7 standard, z tego co pamiętam, do 1 metra zanurzenie na około pół godziny ten głośnik przetrwa bez uszczerbku. Informacje o 15 godzinach odtwarzania, duża pojemność baterii 2200 mAh, chyba też, z tego co pamiętam, można go używać jako powerbanku, czyli po prostu ładować chociażby telefon z tego głośnika. Po boku kolejne cechy. Dodatkowe akcesoria możemy sobie dokupić. Nie wiem, czy już są w sprzedaży, a jak będą, na pewno się dowiecie, na pewno będę je też testował. Tak więc można sobie będzie do tego głośnika dokupić i domontować akcesoria. 15 godzin playbacku, wytrzymałe aluminium klasy wojskowej, tak jak stosowane w samolotach, IPX7, czyli ta norma, standard wodoszczelności, 2200 mAh oraz tutaj elementy zestawu. Ok, mamy tutaj na odwrocie właśnie o funkcji powerbanku. Mamy talk, czyli mikrofon chyba też jest. Teraz sobie go otwieramy. Widzimy już przez same pudełko. Mamy coś takiego, zobaczcie, fajnie się to otwiera. Mamy tutaj już opisane wszystko, chociażby którym przyciskiem parować, gdzie mamy kontrolki, gdzie możemy mocować jakieś akcesoria i tak dalej. Tutaj mamy pokazane chociażby rozszerzenie tego powerbanku, tej baterii do 3800 mAh, po prostu domontowane na górze. Tutaj mamy jakąś latarkę, mamy też multitool, czyli wielozadaniowe narzędzie na kemping. Tak więc bardzo ciekawie, jestem ciekaw, jak to też w praktyce by wyszło. O, zobaczcie, panel solarny, czyli możemy po prostu ładować głośnik albo spowolnić jego rozładowywanie się, jak gra. Jeśli jesteśmy na świeżym powietrzu, mamy dostęp do słońca. Stacking plate, czyli taki element do połączenia dwóch głośników, i action mount, czyli możemy sobie ten głośnik zamontować do jakiegoś innego urządzenia. Powiedzmy, że na przykład na rower i sobie jedziemy na wycieczkę. Też może to być fajne. No dobra, widzieliście już sporo tutaj szczegółów na opakowaniu. Dużo się dowiedzieliśmy, a teraz pora go wyjąć. Powiem Wam, że to jest konkretny sprzęt, ponieważ lekki nie jest. Dobra, w sumie już nic ciekawego tutaj nie mamy. Też jest taki pasek, który można sobie zamontować, żeby ten głośnik chociażby za ten pasek przynosić. No i dobrze, powiem Wam co do wagi, chyba dobre ponad pół kilo. Jeszcze poszukam informacji albo go zważę po prostu do recenzji. Zobaczmy, tak jest właściwy front lub tył, jak wolicie, ponieważ mamy tutaj panel sterowania, mamy też logo Bravena. Mamy naprawdę solidny, gruby plastik, elementy metalowe i tu już potem jest naprawdę masywne aluminium dookoła, zobaczcie. Świetnie to wygląda. Po prostu ciężko mi się za niego zabrać, od której strony Wam pokazać, ponieważ ma on tyle fajnych szczegółów. No mamy ten panel kontrolny, włącznik, wyłącznik, play do parowania, także jak włączymy, to będzie dźwięk, słuchajcie. Powiadamia nas dźwiękowo po prostu, że się włączył. Mamy też tutaj gdzieś kontrolkę, o tutaj będzie kontrolka, jak sobie włączymy tryb parowania. O, widzicie, też jest dźwięk, że się paruje. Wyłączamy go. No, dźwięk na wyłączenie inny. Głośniej, ciszej. Sprawdzałem już maksymalną głośność. Powiem Wam, że naprawdę jak na tak niewielki głośnik daje radę z tą głośnością. Jakość dźwięku też jak na razie fajna, ale to trzeba podać dłuższym testom. Mamy oczywiście uchwyty
do zamontowania tego paska. Zobaczcie, też bardzo, bardzo solidne. To jest tak zakotwiczone, że pewnie byśmy mogli na tym głośniku sami zawisnąć i to by się trzymało. Od drugiej strony mamy elementy gumowe, czyli po prostu jak go sobie położymy, to zobaczcie, o, leży po prostu jak przyklejony. Też ma zapobiegać wibracjom przy głośniejszym odtwarzaniu. Tutaj też mamy gumę i mamy coś takiego, zobaczcie. Otwieramy sobie to, cyk, podnosimy i mamy cały panel. Chcecie sprawdzić poziom baterii, to jak mamy włączony, wystarczy to nacisnąć. Mamy diody też, mamy, jak widzicie, pełnowymiarowy port USB, mamy micro USB, czyli do funkcji powerbanku. Mamy audio in, czyli możemy bezpośrednio połączyć. Obowiązkowa funkcja, niektóre głośniki tego nie mają, a szkoda. Tutaj mamy oraz mamy też przycisk reset. I to wyjście tutaj USB mamy 1-amperowe. Cały czas pamiętajmy, że jest to urządzenie wodoodporne. No i mamy ten cały panel, z którego wydobywa się dźwięk. Też bardzo ładnie wykonany. Generalnie kolorystyka tego głośnika jest po prostu świetna. Jest też czarny z czerwonym, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast ten tutaj w takim kolorze aluminium plus niebieskie elementy i czerń wygląda moim zdaniem rewelacyjnie. Tak więc nie mogę się teraz doczekać, po prostu aż Wam pokażę pełnię jego możliwości. Przetestujemy go i w roli głośnika, i w roli powerbanku. Pamiętajcie, ceny macie w opisie filmu. No i za jakiś czas wracam do Was z recenzją tego nietypowego, masywnego, solidnie wykonanego głośnika. Dowiecie się wtedy też, jak gra. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!